Sprawdzamy stan techniczny i wyposażenie pokoju, czyli sprawdzamy, czy działa światło, czy działa telewizor, czy nie potrzeba wymienić baterii, czy działa telefon, czy wszystko jest podłączone. Ewentualne tutaj jakieś usterki zgłaszamy komu? W recepcji. Nie. W recepcji, a nie kierownikowi. Pięter. Służby pięter i oczywiście wpisujemy to datę usterek. O, fajnie. Lub na przykład jest jakiś kierownik. Już? Co? No. Zyzia? Zyzia. Jeszcze raz. No, no, no. Muszę mieć więcej plików materiałów. Hejka widzowie, dzisiaj otwieramy numerek 14. Ciekawe co tam jest. Nie widać. No. Zyzia otworzy dzisiejsze okienko w kalendarzu adwentowym. Jestem aż ciekawa co tam jest. Wcale nie obejrzałaś 50 infolaserów, co jest w kalendarzu adwentowym. Dobra, teraz obejrzycie sobie krótki film? Takie coś. No, co to jest Zyzia? Nie wiem jeszcze. No. Dobrze, Zyzia nie wie o co chodzi, to jest Make Up Forever, czyli marka wypuściła, Make Up Forever wypuściła, to jest baza pod makijaż. O, matko. Zobaczymy jak pachnie, bo jest taki dziwny aplikator, znaczy fajny. Dziwny inny kolor. Jak ty Zyzia. On jest taki rozświetlający, bym rzekł. Kordian, obróć się może być miał. Pachnie ładnie. Tu jest informacja, tu jest filmik. Pachnie ładnie, bo to jest taki... O, sprzątanie pokoju na prawo. Taki... No... Julka? Ładnie. No ładnie pachnie. Widzicie, tu jest wózek hotelowy, fajnie. Dobra, to chciałbym w klasie i nie mogę tego zmienić. Żeby nie było lokowania produktu. Paci, możecie wchodzić, zapraszam. No. Zapraszam. Nie ma. Zapraszam serdecznie. Ogólnie dzisiaj mamy dzisiaj praktyki w środę i w czwartki mamy i to jest pomocnik obsługi hotelowej. Ja wam to mówiłem w którymś vlogmasie, więc będzie ta wycieczka jeszcze, mamy mieć wycieczkę, będziemy mieli tą 19. Kordian takie, 20... żeby tego nie powiedzieć głośno, 20... a to nic się nie stanie, nie? No, no ty. No i tak ciebie. 21 pojedziemy. Tak. Jak zawsze, Zyzia oszukuje nas. Zawsze powie, że nie ma. A tak naprawdę się później okazuje, że mamy lekcję. Aha, ale kłamiesz. Nieprawda. Dobrze, to będzie wszystko obiecznione na vlogmasie. Kłamczu. Zyzia. Zyzia, co jeszcze opowiesz? Nic, siedzę na telefonie. Zyzia, siedzi na tym. Zaraz mamy przerwę. Więc ja... idę... No właśnie, gdzie idziesz? Idę się przejść na przerwę oczywiście. Cześć Zyzia. Żeby Zyzia na mnie nie była zła. Więc dzisiaj będziemy mieli sprzątanie łazienki, jakby, jak się to mówi, ogólnie. Pomieszczenie gościa. No, pomieszczenie gościa, więc takie czysty, oczywiście nagrywam to dla was, bo koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo dążymy, tym bardziej więcej łapek, tym dążymy bardziej. Do czego? Do skąd? No, więc w sumie... Zaraz będzie przerwa, więc do potem później wam pokażę coś. A kiedy robisz pierniczki? Nie, bo ja ci mówiłem, że nie będzie pierników, że będzie ciasto piernikowe zamiast... A zrobiłeś już to? No, przecież było to w którymś vlogu Masia. W czwartym chyba. No. Więc o co ci Zyzia chodzi? O nic. No, jak zawsze Zyzia musi mieć jakiś ale. Ale nie wiem, chyba lepiej nie robić tych pierników. No, dobra. Te na vlogmasie jeszcze 21. No. No tak.
Dobra. Jaką piosenkę pod to podłożysz? Taką, żeby mi nie dali praw autorskich. Czyli ciężko żyć? Ej, Julka, a jak to masz to? Nie. To jeden? Stwierdziłem, że jeszcze sobie to dzisiaj przetestujemy. Kwasik. I jest mega ciekawy, jaki co potem się zadzieje. Ja już spełniam twarz ogólnie. Jestem jakby bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy, co to da. Chodzi sobie na związek. No i zobaczmy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale daję na tą stronę tego kwasiku z orangi. Dobra, ja wiem, że kalecie polski, dobra, mieszę z tym. I daję to sobie w tą strefę, tam gdzie mam taką problematyczną. Powiem wam, w konsystencji to jest bardziej jakby, bym powiedział, że tłustawe aż. Więc mówię, a dobra, przetestuję sobie, jest godzina 16:22, jak to dogrywam jeszcze. I jestem właśnie ciekawy, czy jakby mi pomoże, bo ja słyszałem, że ta marka bardzo pomaga jakby z czarą, czy nie? Że tam czara się poprawia po tej marce i wiecie, ja ogólnie z trądzikiem od lat się zmierzam, więc jestem ciekawy, czy to pomoże, bo ja też współpracuję z inną marką, więc znaczy to nie jest współpraca, tak jak to nie jest współpraca, tylko chciałem sobie to przetestować, bo jestem ciekawy i wracając do tej współpracy innej, też testuję, jestem zadowolony, ale chciałbym polepszyć ten efekt. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale tak, coś takiego. Dobra, ja lecę z tym montażem, bo chciałbym się wyrobić może do 18, żeby to wstawić, więc to tyle. Tylko taki krótki update'ik, co przemyślałem, żeby zrobić. Nie wiem, zobaczymy. Ja wiem, że to się bardzo jakby trzeba to stopniowo dawkować, żeby czara wam się mocno nie wysusiła, a ja mam akurat taką czarą, że mogę sobie troszeczkę poeksperymentować, bo wiem, że jest jak, bo jest trochę delikatnie przytłustawa moja czara, więc temu jakby takie rzeczy jakby mocno wysusiające lepiej na mnie działają, to czy zauważyłem. Dobra, to potem. I czas ze mną. Zapraszam również na swoje social media, czyli Instagram i TikTok, bo tam staram się najczęściej udzielać, jak się... Co jeszcze takiego? Oczywiście ja wam pokazałem inny dzień. My mamy pod takim względem praktyki, że tam łóżko robimy, albo wychodzimy jak... Albo łóżko, albo łazienkę będziemy teraz sprzątać, w którym... W następnym semestrze chyba. I to chciałem wam powiedzieć. I zawsze są dni inne. I to chciałem wam... Aha, ktoś odkurza. I ten...
I każdy dzień wygląda inaczej, więc to chciałem wam powiedzieć w tym dzisiejszym odcinku, więc dziękuję za oglądanie, zostawiajcie łapę sobie i no myślę, że dalej nic nie będę dalej bardziej nagrywać, zjadłem teraz obiad, pewnie pocluję, pójdę do kuzynki, myślę, że na tym się skończy ten vlogmas. Więc was nie będę raczej brać ze sobą i jednak celowe nie ma sensu po prostu pokazywać co by zbyt dużo wam. Dobra, ja mam jutro czwartek też praktyki. Więc widzimy się już w sejszym vlogmasie. Bye!